Siemanko, z tej strony Koćko. Dany. Prowadzimy pierwszą naszą akcję Pomagaj, bo dobro wraca. Wybraliśmy tutaj Bartosza, to jest syneczek niepełnosprawny. Idziemy teraz do niego z prezentami. Prezent jest zrobiony z tego, że płyta poszła na licytację. Nasza pierwsza płyta, którą zrobiliśmy. Płyta poszła za 300 zł. Dziękujemy bardzo osobie, dziękujemy, co to zlicytowała. No to co, lecimy teraz do Bartka. Ding, 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 ding. Co tam? Emy do Bartka. Ja. Dobre. Czekaj, buty. Nie trzeba. Nie? Nie, nie trzeba. Jako grupa RPW wypuściliśmy naszą pierwszą płytę, a muzyką zajmujemy się od 3 lat, to właśnie wypuściliśmy, no to 4. Wypuściliśmy płytę, wstawiliśmy ją na licytację i z tej okazji, że Bartek był tak wtedy na rzęsie, właśnie myśmy panią spotkali, że on wystąpił tam w teledysku, padł mi właśnie w oko, żeby mu pomóc, to zorganizowaliśmy taką pierwszą naszą, jak to się mówi, akcję Pomagaj, bo dobro wraca. No i z tej okazji właśnie prezent Bartkowi myśmy chcieli dać, nie? Bardzo, bardzo dziękujemy. Znajdujemy się już w domu Bartosza. Teraz przeprowadzimy krótki wywiad z jego mamą. I tutaj mam pytania do mamy Bartosza. Pierwsze pytanie, na czym polega choroba syna? Bartosz urodził się jako skrajny wcześniak z 800-gramową wagą. Było z nim bardzo, bardzo ciężko. Przeszedł dość sporo. Jest po 5 operacjach na oczka, jest dzieckiem niedowidzącym, ma porażenie mózgowe. Ogólnie rozwija się na poziomie, no jakby to nazwać, no, ma 17 lat, a rozwija się jako przedszkolak, można powiedzieć. No. Bardzo, że na dodatek nie mówi w ogóle, posługuje się symbolami Makatona. Kolejne pytanie, jak wygląda codzienny tryb życia z synem niepełnosprawnym? To znaczy, życie z niepełnosprawnym dzieckiem jest bardzo ciężkie. Wymaga wiele wyrzeczeń, wiele poświęceń przede wszystkim, no ale czego się nie robi dla dziecka. Bartuś chodzi do ośrodka dziennego, tam ma rehabilitację, bardzo, bardzo lubi hipoterapię, logoterapię, tam ma bardzo dużo zajęć terapeutycznych, zresztą on ma obustronny niedowład spastyczny. Dobra, trzecie pytanie. Jak wygląda rehabilitacja Bartosza? To znaczy, tak jak wspomniałam, Bartosz ma dużo rehabilitacji już w ośrodku dziennym, ale w wakacje wyjeżdżamy dużo na turnusy rehabilitacyjne właśnie z zebranych pieniążków, które są przekazywane na przykład z 1% albo darowizny. I wtedy wyjeżdżamy z Bartosiem na turnusy rehabilitacyjne. I to jest wakacje? Wakacje przeważnie, tak. Widzicie państwo, wakacje. Pani zamiast sobie jakoś spędzić czas, to poświęca to dla syna niepełnosprawnego i tak powinna być zawsze. Może grupę RPW spotkaliśmy całkiem przypadkowo, spacerując sobie 2 lata temu na rzęsie. Tak. Tam był z Bartusiem jeden fajny teledysk już nakręcony. Tak, teledysk. Zresztą bardzo wzruszający, same słowa wpadają w ucho. No i dzisiaj bardzo się cieszę, że chłopcy nie zapomnieli o Bartoszu. Po dwóch latach. Odezwali się, odwiedzili go z prezentem, na co Bartosz się bardzo ucieszył. Tak jak słychać z tego. No, także bardzo, bardzo z tego serca dziękuję. No i dla mnie to jest przyjemność, że ludzie chcą pomóc, ja chcę pomóc, mimo że nie mam na to tyle funduszy, ale że jako, że my wydali tą płytę, że ona została zlicytowana za 300 zł, to mogliśmy zrobić fajny prezent i mimo, że 2 lata upłynęły, to pamiętam o takich osobach jak Bartosz i dlatego chciałem pomóc. To jest pierwsza i nie ostatnia taka akcja z mojej strony. Pomagaj, bo dobro wraca, ta akcja tak będzie nazwana. Dzisiaj akurat mamy Bartosza na celu, jutro może być kto inny, nie? Więc to by było na tyle z wywiadu i w opisie będziecie mieć, tutaj zrobimy tego zdjęcie, też to będzie w filmiku i w opisie tutaj będą te właśnie konta, gdzie będzie można przelewać pieniądze na Bartosza leczenie, tak? Tak, leczenie. Na Bartosza leczenie, rehabilitację, więc ludzie o dobrych sercach pomogą, bo ja w to wierzę, skoro teraz umieli pomóc, to i pomogą Bartkowi, wierzę w to i
to by było na tyle. Ja bardzo jeszcze dziękuję. Z całego serca dobro powraca. Warto pomagać. Dziękujemy. Do zobaczenia.